Witamy w drugim odcinku Wielkich Myśli Małych Ludzi. Wiecie już czego się spodziewać, ale w każdym odcinku spotkamy kolejne kwiatki. Serdecznie zapraszamy, już za chwilę obok mnie usiądzie pierwsze dziecko. Oglądajcie! Jak myślisz, ile mam lat? Pan mi tak na oko wygląda na 40, 30. Bardziej 40? Pomiędzy 35, coś w tej okolicy. Powiedz mi, czy myślisz, że jak rodziłem się, to był internet? Jeszcze nie. A kolorowe telewizory? Też nie. A prąd już był, czy jeszcze nie było? Był prąd, ale... No, mało było urządzeń elektrycznych w domu. Myślisz, że lodówki już były? No, chyba jeszcze nie. To w jaki sposób myślisz, moi rodzice chłodzili jedzenie, jak się urodziłem? No, jest taki, na naszej ulicy jest taki pan, który nie ma lodówki, bo żyje, tak powiem, w odosobnieniu. I tak nie ma lodówki, nie ma elektryczności. I po prostu zagrzebuje w ziemi jedzenie w foliach specjalnych i tam jest chłodzone. Ale też można było tak, kiedyś były takie, ale to już przed pana urodzeniem, były takie czasy, że kobiety chowały do dużych piwnic, które wypełnione były lodem. I tam właśnie było chłodzone jedzenie. Czyli jak ja się rodziłem, to raczej była folia zakopywana w ziemi. Nie. To w jaki sposób chłodzono? Myślę, że też z ochłodnych piwnic, ale nie już wyładowanych lodem. Jednorożce istnieją czy nie? Tak. Jak wygląda jednorożec? Ma róg. Nosorożec też ma róg. Co jeszcze? On jest ładniejszy i wygląda jak koń. Czyli to jest koń z rogiem. Gdzie żyją jednorożce? No bardziej w takich lasach, gdzie nikt ich bardziej nie poznajduje, bo one się kryją. Ile jest na świecie jednorożców? Mało. A gdybyś miała liczbę mniej więcej podać, to ile? Ze 100. A w jakim języku rozmawiają jednorożce? Łacińskim. Czy jednorożce rozmawiają po łacinie, a po polsku? Nie. Dlaczego? Bo nie rozmawiają normalnie ustami, tylko sobie pokazują kopytkami. Czy jednorożce kopytkami pokazują sobie po łacinie? Tak. Brzmi bardzo skomplikowanie. Jak ty najbardziej lubisz spędzać czas wolny? Czas wolny? Lubię spędzać, jak gdzieś idziemy, na przykład do cioci, albo do kuzynki na noc, albo na dwie. Nocówka taka? Tak. I co robicie? Gadacie do późna? Oczywiście, że tak. A mamy myślą, że śpicie? Tak. A jak się czasami zorientują, to co robią? Krzyczą. Idźcie spać! Ale tak... Bardziej tak robią, czy...? Bardziej. To znaczy jak? Idźcie spać, bo zawołam tatę! O ja, to już wyższa instancja, jak się woła tatę, to się zgadza. Ja się rodziłem, to czym ogrzewano domy? Ogrzewano domy kominkiem. Najbardziej. Było już centralne ogrzewanie, czyli cały czas trzeba było palić w piecu? No, myślę, że jednak trochę tam było, ale nie za bardzo, bo to w małych domach. A myślisz, że samochody już były? Samochody były, ale też bardzo rzadko spotykane i z silnikami diesla, które bardzo zanieczyszczają powietrze. To jak myślisz, ile samochodów mogło być w Poznaniu, jak się rodziłem? No, myślę, że niewiele. Tak liczbowo, gdybyś podał. 20-30. Najszybsze zwierzę świata? Tygrys. Jaki? W paski. Jeszcze jedno pytanie. Czy ludzie wtedy często jeszcze jeździli konno? Bardzo często. Okej, a były traktory czy orano koniami jeszcze na polu? Już tak coś w kształcie traktora. Czy różowe słonie istnieją? Tak. Gdzie? Jak się je pomaluje, to można go
wszędzie być. Okej, czyli jednorożce i różowe słonie istnieją? Tak. I uwaga, czas na strzelaninę. Jesteś gotowa? Tak. Neil Armstrong, astronauta czy jazzman? Astronauta. Freddie Mercury, piosenkarz czy znany złodziej? Piosenkarz. Marilyn Monroe, ikona popkultury czy model samochodu? Pierwsza. Coco Chanel, czekoladowy przysmak czy projektantka mody? Projektantka mody. Ludwig van Beethoven, kompozytor czy uroczy Bernardyn? Kompozytor. Neil Armstrong, astronauta czy jazzman? Jazzman. Freddie Mercury, piosenkarz czy znany złodziej? Znany złodziej. Marilyn Monroe, ikona popkultury czy model samochodu? Model samochodu. Coco Chanel, czekoladowy przysmak czy projektantka mody? Projektantka mody. Dobrze, Ludwig van Beethoven, kompozytor czy uroczy Bernardyn? Kompozytor. Pięknie. Neil Armstrong, astronauta czy jazzman? Jazzman. Freddie Mercury, piosenkarz czy znany złodziej? Znany złodziej. Marilyn Monroe, ikona popkultury czy model samochodu? Model samochodu. Coco Chanel, czekoladowy przysmak czy projektantka mody? Projektantka mody. Dobrze. Ludwig van Beethoven, kompozytor czy uroczy Bernardyn? Uroczy Bernardyn. Neil Armstrong, astronauta czy jazzman? Astronauta. Freddie Mercury, piosenkarz czy znany złodziej? Piosenkarz. Dobrze. Marilyn Monroe, ikona popkultury czy model samochodu? Model samochodu. Ludwig van Beethoven, kompozytor czy uroczy Bernardyn? Kompozytor. Neil Armstrong, astronauta czy jazzman? Jazzman. Freddie Mercury, piosenkarz czy znany złodziej? To pierwsze. Marilyn Monroe, ikona popkultury czy model samochodu? Model samochodu. Coco Chanel, czekoladowy przysmak czy projektantka mody? To pierwsze. Czekoladowy przysmak? Tak. Ludwig van Beethoven, kompozytor czy uroczy Bernardyn? Kompozytor. Uwaga, czas na ludowe mądrości od maleńkości. Jesteś gotowa? Tak. Dobra, to lecimy. Co się nie najesz, to się nie? Napijesz. Czuć się jak ryba w wodzie. Pięknie. Dobra jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z wieprza. Pięknie. Dobry zwyczaj, nie? Zmyczaj. Okej, okay. Gdyby babcia miała wąsy, to by była? Probąsy. Probąsy, okej. Okay. Co się nie najesz, to się nie? Napijesz. Czuć się jak ryba w wodzie. Dobrze. Dobra jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z kobra. Dobry zwyczaj, nie? Zaszkodzi. Gdyby babcia miała wąsy, to by była? Dziadkiem. Co się nie najesz, to się nie? Umyjesz. Czuć się jak ryba w wodzie. Pięknie. Dobra jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z wieprza. Dobry zwyczaj, nie? Obyczaj. Nie obyczaj. Gdyby babcia miała wąsy, to by była? Dziadkiem. Pięknie. Co się nie najesz, to się nie? Stanie. Nie stanie, dokładnie. Czuć się jak ryba w morzu. Pięknie. Dobra jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z drewna. Zupa z drewna. Dobry zwyczaj, nie? Tak. Gdyby babcia miała wąsy, to by była? Dziadkiem. Dziadkiem. Co się nie najesz, to się nie? Zrobisz. Czuć się jak ryba w wodzie. Pięknie. Dobra jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z śmietnika. Dobry zwyczaj, nie? Niedobry. Gdyby babcia miała wąsy, to by była? Zła.
Piotrze, teraz czas na łamigłówki. Myślę, że będziesz w nich całkiem dobry. Zobaczmy, co mamy przygotowane. Jaś poszedł do lasu na nartach. Pod wieczór zdał sobie sprawę, że zgubił się, a jego telefon nie ma sygnału. Aby wydostać się z lasu, musi wybrać jedną z czterech ścieżek. Pierwsza ścieżka prowadzi przez miejsce, gdzie poluje wilcze stado. Druga prowadzi nad jeziorem, w którym lód jest jeszcze zbyt cienki i ryzykuje wpadnięcie pod lód. Trzecia ścieżka prowadzi przez miejsce, w którym żyją niedźwiedzie brunatne. Czwarta ścieżka prowadzi przez dom kanibala pustelnika. Jaką drogę musi wybrać Jaś, aby wydostać się z lasu? I co, Piotrze, jaki masz pomysł? Myślę, że najlepiej by było przez jezioro, ale obejść je. Ale nie można go obejść, bo są strome ściany. No to... No wilki polują na sarny, a nie na... ludzi. No, tak jest. A co z pustelnikiem? Odgryzie głowę, bo to kanibal. Okej, a niedźwiedzie? A niedźwiedzie też mogą być dosyć niebezpieczne. A jak jest tło obrazka? Co tam się dzieje? Jest zima. A co robią niedźwiedzie w zimę? Aha, się zapadają w sen zimowy. Dokładnie, czyli która ścieżka jest najłatwiejsza i najbezpieczniejsza? Przez ten... obok domu niedźwiedzia. Dokładnie, super. Pierwsze lub czwarte będzie zbyt niebezpieczne. Druga ścieżka, która prowadzi przez jezioro, jest zbyt ryzykowna. Jeśli Jaś wpadnie pod lód, to nawet jeśli umie pływać, z pewnością zamarznie. Pozostaje tylko trzecia ścieżka. Prowadzi przez miejsce, w którym mieszkają niedźwiedzie brunatne. Wiemy jednak, że zimą niedźwiedzie brunatne śpią. Tak więc Jaś będzie w stanie bezpiecznie przejść obok ich jaskiń i uratować się. Mamy dla ciebie znowu parę prezentów, proszę. Dziękuję bardzo. Chciałbym, żebyś ściągnął tą plastikową końcówkę i nacisnął przycisk. Co się dzieje? Wow, zapala się. Dokładnie. A jak puścisz? I będziesz mógł tak świecić po ścianach w domu. No, tak. I będzie wielkie myśli małych ludzi. Dokładnie. A teraz zapraszam do bitwy. Headshot. Star Wars. Hello, General Kenobi. No, I am Yoda. A hey, you are Yoda, okej. Okay. Dobrze, to teraz pomachajmy jeszcze stickerami. I wielkie dzięki. Cześć. Okej, dziewczyny, mamy coś dla was. Uwaga, uwaga. Proszę, na razie nie otwieramy. I proszę. I uwaga, oficjalne rozpakowanie. Czas start. I pokażcie do kamery, co to jest. Zegarek. Ładny? Tak. Co jest najfajniejszego w nim? Że jest napisane wielkie myśli małych ludzi. To pokaż do kamery. Wszystko to jest fajne. A najfajniejsze? Że jest zegarek. To wyciągnijcie jeszcze z folii. I pokazujemy. I uśmiechamy się szeroko, żeby wasze twarze było widać. A ja pokażę tutaj ten znaczek. Uśmiechamy się. Okej. To piąteczka, dziewczyny.